Siema, z tej strony Rychu i witam was w kolejnym odcinku z Futa. Tak, i aktualnie jest tam zawodnik meczu i jest szczęśliwa godzina. I z tego względu, że już ostatnio otwierając te paczki, już się zawiodłem strasznie, to zdecydowałem, że dzisiaj otworzę sobie, nie wiem, z 8 paczek srebrnych, no to co? Tylko nie wiem jakich. Właśnie może zaczniemy od srebrnych i Messi. Czy dasz nam na przykład, no nie wiem, jakiegoś dobrego zawodnika? No szukamy właśnie szczególnie zawodników takich jak Lukaku, których no jesteś warty, jakiś tam Informu, w tym The Season jest jeden tam z Ligi Hiszpańskiej. Dobra, wszystko wysyłamy do klubu, bo jak myśleć, ja chcę sobie pozarabiać z pewnością na tych kontraktach, szczególnie to za 2500 będę tylko otwierać paczuszki już, bo no się zawiodłem, no naprawdę. No wiadomo, nie ma szczęścia też do paczek, no to wszystko zawsze już teraz będziemy wysyłać do klubu. Już mamy dwie paczki za sobą, no i dość szybko nam to idzie. Może to jest tak... Kuba Waszykowski oraz Marquisio. Czy dasz nam coś dobrego? Nie, nic dobrego nie ma. No fucking shit, ja otwieram paczkę srebrną, a dostaję brązowego zawodnika, no. To właśnie jest czasami dziwne według mnie. Dobra. Teraz już... Ile już? To czwarta teraz będzie paczka, tak. Znowu Marquisio. Czy dasz nam tym razem coś dobrego? Nie, znowu nie. Szkoda, szkoda. No, wielka szkoda. O, ten zawodnik może się sprzedać. Ja go dam go na sprzedaż. No bo ten zawodnik rzeczywiście może się coś sprzedać jednak. Wszystko wysyłamy. I jeszcze jedna paczka. Tym razem już może jakaś lepsza? A, bo dobra, o, Chamberlain, nic nam nie dasz, mogę się założyć, bam. Keko. Kikareko. What the fuck, ależ nam paciuszka. Andrzej, nie, no i tam paru zawodników jest, coś tam może się sprzedadzą chociaż. Dobra, wszystko do klubu wysyłamy. No, słabo dość nam poszło to otwieranie, a sobie chcę trochę zaoszczędzić też i końców. No i dzisiaj tak wyjątkowo jeszcze zobaczyłem. Trochę pozmieniałem nieco na skład teraz, ponieważ no tutaj normalnie, a tak jest normalnie wszystko. Ale tutaj sprzedałem Chabiego Alonso właśnie, bo wczoraj Chabi Alonso grał na pozycji, gdzie aktualnie teraz jest nowy zawodnik, czyli... Nie będę musiał wam go przedstawiać, znacie go z Arsenalu Londyn. No, znakomity zawodnik. Jeszcze muszę mu kartę kupić zmiany pozycji. Jeszcze. Ale no, fajnie. Tutaj się gra tym składem, naprawdę. I tutaj jakieś zmiany, czy w składzie zamierzam zrobić. Rozważam to kiedyś Pedro do kupienia, ale nie. Już wydałem na niego zmianę formacji, jeszcze zmianę pozycji musiałem. On jest według mnie warty ponad 10 tysięcy ten zawodnik. Ale jest w miarę słaby. Ale on jest dobry ten zawodnik, mówię wam. On jest bardzo dobry. Jego tempo po prostu rozwala. 88 tempa. Na ataku normalnie, Negredo. Bardzo dobry zawodnik. Bardzo dużo bramek też strzela. Jesus Navas, już aktualnie ten zawodnik będzie z Real City. Wayne Valero nadal jest. No i tutaj ten właśnie nowy nabytek za 6000 końców. De Fabregas, De Fabroni nic się nie zmienia, tylko że o. Jest Carles Puyol za 7000 kupiony oraz Montoya za 12. Do ściany mi się udało go kupić. A my właśnie Montoya kupi... no z Pereira i Pepe sprzedałem właśnie, ponieważ oni są Portugalczykami, a nie no tej narodowości, to chociaż... No to widać, że cała nasza obrona też tutaj się zgrywa dobrze, ponieważ no, to jest Barcelona. Właśnie chcę trochę tutaj też i Barcelonę robić. W tej sytuacji Boyla Valero mógłby odejść i bym planował z niego kupić Chabiego, nie Chabiego Alonso, tylko Chabiego z Barcelony. Właśnie, no i tutaj kiedyś być może, ale to bardzo małe, albo i nie, z tym bym sobie też kupił, ale to wszystko będę zbierać końcy. No tutaj być kiedyś tam Pedro, no tutaj bym zrobił Sanchez'a. No i na ataku Normand Negredo by został. No ale takie te plany to właśnie wam przedstawiłem, no i może jeszcze zobaczymy do klubu, jak wyglądają statystyki naszego zespołu. Tutaj to są na paru rezerwowych, tutaj zaczniemy od podstawowego. Bramek tutaj nie ma żadnych, albo szkoda. Quarardo ma 3, Negredo 6 meczy, a 12 bramek. Rozwala mnie tym.
Tutaj, no. Bruno Valero, no. Dwie bramki w 11 meczów. Jesus Navas, 6 bramek. To nieźle nawet mu idzie, bo to jest drugi strzelec z naszego zespołu. I trzeba przyznać, że też Pique nieźle gra w ogóle. 3 bramki strzelił. No, brawo dla tego zawodnika. Wszystkie bramki on zdobywał z rzutów rożnych, z główek. Dobry zawodnik był do główek. Bardzo wam go polecam. Dobra, a więc co? No tak się przedstawia się skład. No zmiany będą jeszcze dochodzić, ponieważ planuję na ten atak tutaj wszystko te pozmieniać też pomocy, ale na chwilę obecną, no skład przez najbliższe, no na długi okres to będzie tak wyglądać. Teraz będę zbierać końce najlepszych zawodników, jak to zawsze to się robi. No i przy okazji muszę wam powiedzieć, że zdobyłem mistrzostwo drugiej ligi. O, to jest dopiero zaskoczeniem. No i no, w następnym odcinku zobaczycie skrót akurat samych 10 meczów, które będę komentować. Dobra, to będzie tyle z tego odcinka. Dzięki za uwagę. No i cześć!